Jest to nowy pomysł, który nam się zrodził po to, żeby, mamy taką nadzieję, żeby zwiększyć frekwencję i dostępność tego lodowiska, dlatego żeśmy postanowili przenieść z AKS-u, z ulicy Katowickiej, właśnie tutaj w to miejsce za naszą halą Moris, na osiedle, gdzie jest dużo mieszkańców, dużo chorzowian, no i mamy nadzieję właśnie, że to będzie im tutaj fajnie służyło. Ogółem bardzo super i fajnie, że to tutaj właśnie u nas zrobili. Można spędzać czas z przyjaciółmi, bo my przyszliśmy właśnie całą klasą i mamy jeszcze się zamiar wybrać wszyscy razem i tak osobno, no bardzo chcemy się umawiać dużo na właśnie tutaj. Wszyscy mamy nadzieję, że tu po raz pierwszy otwierane lodowisko spełni pokładane w nim nadzieje, że frekwencja będzie bardzo duża, że to lodowisko będzie się cieszyło szczególną popularnością, bo w końcu wokół tego lodowiska mamy bloki mieszkalne, czyli nie powinno brakować chętnych. Latem, jak pewnie większość się spodziewa, gramy tutaj w piłkę. Nie jedno popołudnie spędziliśmy tutaj właśnie na kopaniu piłki. No zimą, jak widać, no będziemy tu jeździć na lodowisku, no. Najprzyjemniejsze w jeździe są chyba wywrotki. Ile już było przewrotek? Ja na razie jedną zaliczyłam. Ja zawsze się przewracam, nawet z pingwinem, więc nie wiem. Trzeba utrzymać równowagę, no i zgiąć nogi, bo jak będzie się jeździć na prosty dno, to jest większa szansa, że się przewrócimy. 4 razy w tygodniu lodowisko jest otwarte od godziny 10, licząc łącznie z weekendem, a 3 razy w tygodniu od godziny 14.30. I dzisiaj właśnie zaczynamy pierwszą ślizgawkę o 14.30. Ostatnia ślizgawka jest o godzinie 20, czyli do 20.45, no i później zamykamy. Jeżeli chodzi o godziny otwarcia, ceny biletu, wszystkie takie dane techniczne, to wszystkie szczegóły są na naszej stronie internetowej www.moris.chorzów.pl. Na razie zakładamy do końca lutego, że to lodowisko tutaj będzie.